moi rodzice dzwonili do szkoły i prosili portiera, żeby nie wydawał mi klucza po prostu, bo ja przepadałem zupełnie. Byłem w stanie ćwiczyć po 8-10 godzin dziennie. Jest artystą wszechstronnym, tak? Jest pianistą, jest aranżerem, jest kompozytorem, jest organizatorem życia muzycznego, więc tak, artysta wszechstronny, co się zowie. To, co najbardziej jakby urzeka mnie w jego w ogóle tej twórczości, to jest poszukiwanie i takie otwarcie na jakieś nowe rzeczy, nie tylko właśnie jeśli chodzi o samą muzykę, ale też sposób jej prezentacji, bo pamiętam bardzo dużo koncertów właśnie, jakoś eksperymentujących z tą formą koncertu muzyki klasycznej. Wącik próbuje jakoś ten skostniały format rozchwiać. Kiedy pierwszy raz pomyślałeś, że chciałbyś być pianistą? Kuszące dla mnie było wybrzmienie tego instrumentu. Ja pamiętam, że u nas w przedszkolu właśnie stał fortepian i kiedy pani uczyła nas różnych piosenek, to ja bardzo często lubiłem wchodzić pod fortepian, czyli pod ten, jakby tworzył mi się wtedy taki namiot nad głową i te dźwięki, które ona wydobywała z fortepianu, pamiętam, że robiły na mnie ogromne wrażenie. One mnie jakby tak zalewały od góry, ja się w nich, powiedzmy, w jakimś tam stopniu po prostu kąpałem. I tak naprawdę pod koniec liceum w ogóle zdecydowałem się być lekarzem. Chciałem iść na studia medyczne, ale poznałem niesamowitego pedagoga i ta moja nowa profesorka spowodowała, że właśnie wtedy po raz drugi zdecydowałem się na to, że zostanę pianistą, i to już była taka decyzja, która rzeczywiście wpłynęła na moje życie, na mój, no, na mój zawód. Po 3 miesiącach jakby lekcji wspólnych po prostu ja się zakochałem w tej nauczycielce, w ogóle w grze na instrumencie. Ona spowodowała, że ja wreszcie zrozumiałem, czemu służy ten zawód. Po co ja w ogóle tyle spędzam czasu przy tym instrumencie? I tak jak nigdy mi się nie chciało ćwiczyć, to po tej sytuacji zdarzało się tak naprawdę, że moi rodzice dzwonili do szkoły i prosili portiera, żeby nie wydawał mi klucza po prostu, bo ja przepadałem zupełnie. Byłem w stanie ćwiczyć po 8-10 godzin dziennie i nadrabiałem wszystkie te lata zaległości, gdzie zamiast ćwiczenia na fortepianie wolałem siedzieć i zbierać żaby do słoików po prostu na polach, albo nie wiem, przynosiłem do domu kaczki, właśnie żabi skrzek, traszki. Powiedziałeś, że zrozumiałeś właściwie, czemu służy ci granie na fortepianie, i w sumie to chciałbym zadać ci to pytanie, jakby czemu służy i co ono z tobą robi, jakby co czujesz w ogóle, kiedy grasz? Muzyka, jakby samo granie powoduje coś takiego. Ja na przykład nie mogę patrzeć na swoje zdjęcia z sytuacji, kiedy gram koncerty, bo po prostu mam wrażenie, że to jest jakiś starzec. Okej, no nie jestem też super młody, ale mam wrażenie, że to siedzi jakiś starzec, któremu wszystko zwisa. Ale coś takiego jest, że mięśnie po prostu się, na przykład mięśnie twarzy się zupełnie rozluźniają, ale jednocześnie gdzieś tam człowiek się spina, to znaczy jakby jest taka otoczka ciała, właśnie aż się nawet podniosłem tak, że, bo już sobie przypominam tą sytuację, że to jest taka gotowość, a jednocześnie ważna jest oczywiście praca głowy i powiedzmy linia głowa, serce, ręce, bo to jest jakby przekaz tych emocji, w ogóle takiego, no tutaj jakby jest naprawdę taka autostrada w czasie koncertu między właśnie głową a palcami, to wszystko właśnie tędy przechodzi, ale też przez no, całe życie, ja pamiętam, że ja kiedyś jak grałem na fortepianie, byłem taki bardzo zgarbiony, chociaż teraz też się przyłapuję nad takimi sytuacjami, kiedy moje ciało się opuszcza w jakiś taki przedziwny sposób, troszeczkę
Wydaje mi się, że to też się robi po to, że jakby ciało wie, że w ten sposób też szuka jakiegoś rodzaju, no właśnie takiej, bo ciągle się ruszamy, jak gramy ciągle się ruszamy, jak gramy na fortepianie. To jest jakby takiego szukania ciągle rozluźnienia jakiegoś rodzaju przybierania takiej pozycji, która spowoduje, że wytrzyma się długi koncert na przykład, tak? Ale Jaki różnych. był najdłuższy koncert, jaki grałeś? Ojej, najdłuższy koncert, jaki grałem, trwał od godziny 19 do godziny 13 następnego dnia. Co? Tyle trwał ten koncert. Znaczy, moje uczestnictwo w nim trwało od północy do godziny 8 rano. To był utwór francuskiego kompozytora Erika Satie, który napisał utwór, który się mieści na jednej kartce. I są to właściwie same wolne akordy, ale on kazał powtórzyć to, co jest zapisane na tej kartce 870 razy. I pamiętam, że był to jeden z takich moich pierwszych ważnych koncertów w życiu. Odbywał się on w CSW. Ja tam grałem jeszcze z dwójką pianistów i my na zmianę. Myśmy się zmieniali mniej więcej co pół godziny przy tym instrumencie. Ale nad ranem pamiętam, że w okolicy godziny 6, kiedy już powoli wschodziło słońce, słyszałem śpiewające ptaki, coś mi się zdawało, że chyba gram za długo. Okazało się, że ta dwójka pianistów po prostu zasnęła i nikt mnie nie przyszedł zmienić. I ja siedziałem, grałem te akordy prawie 2 godziny. Pamiętam, że największe na mnie wrażenie zrobiło jednak to, że podczas tej nocnej zmiany tam był tylko jeden ochroniarz, ten sam, który był obecny na tej sali i on to wszystko po prostu słyszał. To była osoba, która przyjęła na klatę największą ilość powtórzeń. Widzę tutaj na półkach dużo ptaków. Jakie miejsce ptaki mają w twoim życiu? Śpiew ptaków rozczula mnie absolutnie, po prostu rozwala mnie na łopatki. Jakby uważam, że są to najwspanialsi improwizatorzy, chociaż tak naprawdę improwizatorzy. Może to wszystko, to co te ptaki z siebie wydają, te dźwięki, może one wcale nie są takie super improwizowane, tylko to są może rzeczywiście jakieś takie znaczenia, o których my nadal nie mamy zielonego pojęcia. Ale taki przełom nastąpił, jak posłuchałem płyty Kate Bush, Ariel, gdzie ona wykorzystała śpiew gołębi leśnych i kosów i zrobiła rzecz absolutnie genialną. Śpiew Kate Bush, dokładnie oparty na tym samym rytmie tego śpiewu ptaka. To na pewno to jakby to tak bardzo pobudziło moją wyobraźnię i styczność też z muzyką takiego francuskiego kompozytora, który się nazywa Olivier Messiaen, który napisał takie utwory na fortepian, one się nazywają Katalog Ptaków. I on zbierał nagrania ptaków po całym świecie i tworzył z nich kompozycje fortepianowe. Właśnie moim ostatnim zakupem takim kwarantannowym to jest właśnie lornetka. No tak, to I jest się zamieniam, tak. I się lornetka. po prostu, ja już stwierdziłem, ostatnio byłem w lesie, zrobiłem sobie herbatę do termosu, wziąłem lornetkę i stwierdziłem, że to już jest starość alert. I po prostu poczułem się jak taki leśny dziad. Ale było mi z tym bardzo dobrze. W ogóle właśnie ten cały okres kwarantanny, kiedy były te przedziwne zarządzenia z zamkniętymi parkami, jakieś absurdalne po prostu historie, kiedy nie można było chodzić do lasu. Ja co kilka dni wsiadałem w samochód i po prostu wyjeżdżałem z miasta i uciekałem w naturę. No i też jakby to niestety spowodowało, że poczułem wtedy, jak bardzo dobrze mi jest bez ludzi, jak bardzo mi jest dobrze samemu chodzić właśnie po takich miejscach jak jakieś puste pola, łąki czy
las, w którym właściwie mam taką przypadłość, że jak wchodzę do lasu, jak wchodzę na jakąś ścieżkę, ja nie jestem w stanie się zatrzymać. Ja po prostu mogę iść i iść. Jak byłem w Campinosie, w takim specyficznym miejscu, które bardzo mi polecił Rafael Rogliński. Rafael mi kazał pojechać w takie jedno miejsce, żebym sprawdził sobie i żebym koniecznie tam był o zachodzie słońca, kiedy już jest zmierzch, i żebym stanął, właśnie wysiadł z samochodu, kiedy już będzie prawie ciemno, i posłuchał tej muzyki właśnie bagien. Tam rzeczywiście była masa odgłosów przeróżnych, ale przede wszystkim ogromne wrażenie na mnie zrobił śpiew pary żurawi. Oczywiście nagrałem ten dźwięk, robię dużo różnych takich nagrań terenowych, bo wiem, że one mogą mi się kiedyś przydać. I jak wróciłem do domu, odtworzyłem to nagranie, okazało się, że te dwa żurawie rozmawiają ze sobą, komunikują się ze sobą na dwóch dźwiękach, na dźwięku B i na dźwięku C. To jest odległość sekundy wielkiej. To jest taki interwał, to się nazywa sekunda wielka. I jest to taki zwykły, można powiedzieć, interwał, ale kiedy pod te dźwięki podłożyłem swoją harmonię, zupełnie jakby odklejoną i abstrakcyjną od tego, co się działo pod względem dźwiękowym między tymi dwoma żurawiami. I właściwie trochę się poczułem z tym źle, że ingeruję swoimi dźwiękami w takie najczystsze dźwięki przyrody, a z trzeciej strony poczułem, że to jest, kurczę, takie no, fajne tworzenie muzyki, jakby opieranie się na czymś takim czystym. Dla wielu osób ten czas kwarantanny był czasem trudnym, bo o ile jakby byliśmy zmuszeni, żeby się zatrzymać, to jednak też to, że nie wiemy, kiedy znowu będziemy mogli normalnie żyć, ta niewiedza sprawiała, że czuliśmy niepokój i z wielu rozmów z moimi znajomymi, przyjaciółmi wynika, że jakby te osoby po prostu się zatrzymywały. Mhm. Tymczasem wiem, że chyba u ciebie to jednak jest tak, że to jest bardzo był twórczy czas. To, tak jak mówisz, był to rodzaj jakby lęku i niepewności, a z drugiej strony było mi też bardzo dobrze. Było po prostu, pamiętam, że w marcu, w drugiej połowie marca i początek kwietnia, moje ciało jakby odpoczywało od takiego stresu związanego w ogóle z przygotowywaniem się właściwie na koncerty, na różne takie projekty. Wszystkie koncerty w najbliższych miesiącach mi po prostu spadły. Stres wiązał się oczywiście z tym, że nie miałem jakby żadnego źródła dochodu i to rzeczywiście było dosyć dziwne, ale no, wielką zdobyczą było poczucie tego, że właśnie nikt w tym momencie ode mnie czegoś nie oczekuje i nie chce, i że ja nie muszę znowu przechodzić tych stresów, bo stresy przed występowaniem zawsze są. Najgorsze, ja po prostu nie cierpię czekać na koncert. Ja bardzo się stresuję, kiedy jestem w garderobie tuż przed koncertem. Jak już wchodzę na scenę, to jest ten moment, tak go porównuję, ten moment do tego, jak skoczek narciarski po prostu się odpycha od ławki, że już no, po prostu się nie cofnie. On musi zjechać. No i skoczy, jakoś skoczy. Albo skoczy pięknie, albo się roztrzaska, no ale skoczy. Nie mógłbym chyba nie wykorzystać sytuacji, że jesteśmy w mieszkaniu, w którym też jest twój fortepian, który tak stoi tutaj po prawej mojej stronie, po twojej lewej. Tutaj państwu pokażę, tutaj mamy pod fortepianem leży pies. Tak, to jest psineczka, to jest kochana noreczka. 16-letnia foksterierka, która jest taką moją tutaj nauczycielką od fortepianu po prostu. Ona jest trochę wiekowa. Tak, wiekowa pani, proszę zobaczyć, ona się tak dziwnie zachowuje, ale
chyba lubi, kiedy gram i jest bezpieczna pod tym fortepianem, ma taką trochę budę po prostu z francuskiego fortepianu zrobioną. I no właśnie może ona tak słyszy te wszystkie dźwięki, jak ja jako dziecko, bo dokładnie właśnie w takim miejscu siedziałem pod fortepianem jako dzieciak w przedszkolu i wsłuchiwałem się w te dziwne wybrzmienia. Tak, kupiłem najkrótszy chyba fortepian świata, tak naprawdę. Jest on bardzo króciutki. Fortepiany zwykle mają jakieś, nie wiem, metr, takie domowe, gabinetowe, 1,50 m. On jest prawie że szerszy niż dłuższy. I jest rzeczywiście bardzo, bardzo fajny, ma piękny kolor. Wszyscy stroiciele, którzy przychodzą, są pod wielkim wrażeniem. On nie ma jakiejś niesamowitej wartości, absolutnie nie, ale jest rzeczywiście... A stołek? A stołek jest bardzo stary, to jest stołek, na którym ćwiczyłem jako dziecko. Wiadomo, im dłuższe struny fortepianu, tym dźwięk jest nośniejszy i dźwięk jest bardziej szlachetny. A przez to, że ten fortepian jest taki krótki, to basy, które są tutaj, czyli wszystkie te klawisze schodzące mniej więcej odtąd, dźwięki schodzące w dół, są, one mają trochę taki nosowatą barwę przez tą swoją krótkość, że tak powiem, strun. Poza tym on jest teraz też trochę rozstrojony, bo wiadomo, stroiciela dawno już tutaj nie wpuszczałem do domu. No brzmi... Naprawdę, jak rozchełstany ten dźwięk. Natomiast ta średnica w fortepianie tutaj jest w tym fortepianie. Ona zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, że jak sobie przeglądałem ten instrument i przegrywałem tam sobie różne rzeczy, to bardzo mi się podobało właśnie to, jak ten fortepian brzmi w tym rejestrze i w tym wysoki. Zaczynam grać coraz mniej dźwięków, ale coraz bardziej się w nie wsłuchuję i jakby odczuwam coraz większą satysfakcję z tego, że jakby muzyka to nie musi być jakby przeładowanie nie wiadomo czego, tylko też często prostota. Za tydzień, 28 czerwca, zaczynam cykl swoich własnych koncertów. I na pierwszym, które się będą odbywały przez wszystkie miesiące letnie w Królikarni, ten cykl nazwałem pianokrąg, jakby z połączenia, wiadomo, no fortepianu, ale też widnokręgu, takiego nieuchwytnego miejsca styczności nieba z ziemią, ale to też chodziło o bycie w kręgu, wokół dźwięku, wokół instrumentu. Moim wyobrażeniem było po prostu granie dla ludzi, którzy mnie otaczają dookoła, którzy siedzą dookoła fortepianu właśnie w sali rotundowej. Ideą tych koncertów było to, żeby siedzieć, żeby grać po środku i żeby ci ludzie byli jak najbliżej mnie. Mnie już zaczęły denerwować sale, które mają taki wielki dystans. Te nowe, piękne sale, którymi się zachwycamy, one już nie mają tego podestu, że to już nie jest patrzenie na artystę z takiej pozycji, że ten artysta gdzieś tutaj siedzi na tej scenie, tylko wręcz odwrotnie. Publiczność jest często wyżej niż artysta i jesteśmy w stanie patrzeć dokładnie, co ten artysta robi, jakby on jest takim rodzajem ogniska, przy którym się wszyscy grzejemy. No właśnie, bo też powiedzmy, że ci, którzy nie będą mogli przyjść do Królikarni, a takich osób jest dużo, będą mogli też posłuchać ciebie online. Tak, będą mogły te osoby mnie posłuchać online, bo koncerty będą transmitowane i to w takiej naprawdę fajnej, na fajnym poziomie, na dobrym bardzo poziomie profesjonalnym przez Finę, na stronie Finy. Natomiast na szczęście Królikarnia wokół pałacu ma piękny park z ogromną przestrzenią, gdzie można się położyć na trawie. Dźwięk będzie wyprowadzony też właśnie z sali rotundowej, w której ja będę się znajdował razem z instrumentem, więc ten dźwięk będzie się rozchodził też po parku. Na tych koncertach będę też grał kompozycje, gdzie tych dźwięków nie będzie, znaczy będzie ich sporo, ale na przykład na pierwszym koncercie to będą miniatury fortepianowe Maxa Richtera. Mogę powiedzieć o nich, że one są właśnie, to nie są arcydzieła, absolutnie, ale jest to muzyka, która jest bardzo prosta i która wydaje mi się jest idealnym wprowadzeniem właśnie do takiego cyklu, gdzie właśnie bardzo ważne będzie takie nasłuchiwanie, kontemplacja. Mam nadzieję, że jakby właśnie te dwa słowa będą tak scalały te koncerty, które się będą odbywały tam co miesiąc.
Bartku, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Dzięki. Pies też słuchał z uwagą. No, tak. Ona już spacerek chce. Już wyczuła spacerek. To idziemy na spacerek.